Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Dzisiejszym moim gościem jest Filip Wolański, profesjonalny zawodnik sztuk walki. Występował m.in. w Federacji KSW, a na swoim koncie ma aż 15 zawodowych walk. Również jest autorem książki Dusza Wojownika. Cześć Filip. Cześć, witam wszystkich. Dzięki, że udało Ci się znaleźć godzinę dla naszego podcastu, bo wiem, że grafik jest mocno napięty. W dzisiejszym podcaście poruszamy karierę Filipa, jak wygląda życie zawodnika, skąd czerpie on motywację. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jak to się, Filip, wszystko zaczęło? Ile lat już trenujesz sztuki walki? To może od początku. Sporty walki zacząłem trenować w wieku lat 9 od judo. Później miałem krótką przerwę, bo trenowałem dokładnie 2 albo 3 lata i zrobiłem sobie przerwę do 13 roku życia całkowicie ze sportami walki, dlatego że byłem dzieckiem dosyć mocno kontuzyjnym i podczas jednych zawodów judo upadłem dosyć mocno, gdzie wysunął mi się obojczyk i po prostu musiałem zaprzestać trenować i gdzieś tam też rodzice trochę tak naciskali, że może jednak coś innego. Znaczy ja generalnie zawsze uprawiałem mnóstwo sportów, czy to grałem w piłkę, w tenisa, pływałem, jeździłem na nartach, także namówili mnie, żebym może akurat nie wracał na judo, no bo myśleli, że to gdzieś tam może się po prostu znowu pojawić jakaś mocniejsza kontuzja, która po prostu będzie problemem. I w wieku 13 lat wróciłem do boksu, znaczy wróciłem do sportu walki, ale nie do judo, a właśnie do boksu. Zawsze mnie ciągnęło do sportów uderzanych, dlatego gdzieś tam postawiłem na boks. I tak w sumie co, trenowałem do 16-17 roku. W międzyczasie zainteresowałem się kickboxingiem, bo brakowało mi właśnie kopnięć. Zacząłem chodzić na kickboxing równocześnie z boksem, później zostawiłem boks i sam kickboxing, który znowu przerodził się w MMA, więc cały czas szukałem, można powiedzieć, jak największej możliwości walki, w sensie jak najwięcej możliwości w walce do używania swojego ciała, tak? Czyli wiesz, to są w tym momencie, to są to uderzenia, są to kopnięcia, zapasy plus parter. Jest to taka najmniej okrojona forma walki, jaka jest dostępna dzisiaj chyba dla ludzi. Oczywiście mówię o takim normalnym, o sporcie. I zawsze miałem takie ciągotki. Lubiłem gdzieś tam rywalizować, lubiłem gdzieś się bić. Czasami też w dzieciństwie zdarzały się jakieś przepychanki z kolegami. I chyba gdzieś to z tego. Taka natura po prostu, może tak. A powiedz mi, jak przechodziłeś pomiędzy dyscyplinami, czyli z judo do boksu, to czy musiałeś się wszystkiego uczyć na nowo, czy po prostu już miałeś jakąś taką bazę wyrobioną? Czy widziałeś już u siebie na starcie dużo większe możliwości od innych osób ćwiczących? To znaczy szybko się uczyłem. Wiadomo, jak byłem jeszcze przed tym 13 rokiem życia, no to kupili mi rodzice pierwsze rękawice bokserskie, takie powiedzmy zabawkowe, i próbowałem sobie trenować w boks z kolegami, ale to były treningi w piwnicy. Powiedzmy, że oglądaliśmy jakieś tam po prostu nagrania i próbowaliśmy sami sobie coś tam robić. Jak wszedłem na trening, no to po prostu trener mi wyjaśnił, jak to powinno wyglądać profesjonalnie, i szybko dosyć łapałem technikę. Chyba pierwsze zawody, na których wystartowałem, były po 4 miesiącach treningów, także w miarę szybko. Gdzieś mówię, no zawsze miałem taką łatwość do sportu, dlatego ciągnęło mnie do tego też. Kiedy nastąpił w twojej karierze taki moment, że czułeś, że już możesz zostać tym, że chcesz zostać tym profesjonalnym zawodnikiem, że wiążesz z tym swoją przyszłość? Jak zacząłem trenować MMA, to znaczy generalnie jak boksowałem, to podobało mi się to, natomiast no tak jak mówię, u mnie akurat rodzice nie popierają tego, nadal nie popierali nigdy, nawet tam dziadkowie, no rodzina cała. I blokowali mnie, można powiedzieć, żebym właśnie poszedł w sport zawodowy. Mówili, że to nie jest najlepsza droga, natomiast ja gdzieś tam z tyłu głowy zawsze chciałem się spróbować. Natomiast w boksie nie miałem takiej możliwości, a jak przyszedłem do MMA, zacząłem startować na zawodach amatorskich, pojawiła się pierwsza taka myśl, że rzeczywiście, kurczę, miałem z bliskiego otoczenia kolegów, którzy już walczyli na galach zawodowych,
I było to dla mnie, powiedzmy, takie dotykalne, tak? Miałem tu na wyciągnięcie ręki. Mówię, jak oni mogą, to czemu ja nie? No i nastał ten dzień, że trener do mnie przyszedł i zapytał się, czy chcę wystartować w takiej zawodowej gali. To było Koloseum. Wtedy akurat tutaj w naszym regionie małopolskim dosyć znana gala. Właśnie nawet miałem przyjemność być w narożniku jednego z kolegów z grapplingu. To już w ogóle mi się otworzyło oczy. Poczułem, że jestem tam od środka i mówię, że to jest to, co chcę spróbować, co chcę robić. No i udało się. Powiedz mi, czy odczuwałeś strach przy swoich pierwszych walkach zawodowych? No pewnie to. Nadal jest taki strach się pojawia. To takie, wydaje mi się, że nie ma osoby, która się nie boi. Można sobie tylko z tym lepiej albo gorzej radzić. No jak ktoś się nie boi, to chyba musiałby być psychicznie chory, bo no, to są obawy związane ze zdrowiem, tak? Przecież wiadomo, wychodzimy tam, nikt nie idzie się głaskać, tylko chcemy zrobić sobie krzywdę. Wiadomo, nie krzywdę w takim stopniu, żeby kogoś skontuzjować, natomiast no i jest to walka, więc ta krzywda sama się, powiedzmy, dzieje, jest efektem ubocznym. Dlatego gdzieś tam zawsze jest ta obawa o zdrowie, wiadomo, natomiast jeżeli uda się to po prostu gdzieś tam odrzucić, myśleć inaczej, no to już do samej walki, jak wychodzę, jestem pewny siebie i, no, i walczę. A powiedz mi, czy to jest bardziej takie nastawienie mentalne, czy jednak wiara w swoje umiejętności, to, że jesteś w stanie pokonać rywala, jak najlepiej minimalizować ten strach? To jest połączenie jednego i drugiego. Wiesz, z jednej strony, jeżeli wiesz, że przepracowałeś dobrze okres przygotowawczy, jeżeli jestem przygotowany na pełen dystans, przerobiłem swojego przeciwnika, wiem, w czym jest mocny, no to wychodzę z taką spokojną głową, że w razie czego dam sobie radę, tak? Po prostu będę potrafił się zachować w każdej sytuacji. A z drugiej strony to właśnie ten trening mentalny, który no jest mega istotny. Dzisiaj mnóstwo sportowców korzysta z pomocy nawet psychologów sportowych, tak, jakichś tam trenerów mentalnych, bo no jest taka możliwość. Ja sam miałem teraz przyjemność korzystać z takiej pomocy. Otwiera to oczy, na pewno. Otwiera to oczy na myślenie. Czasami zadajemy sobie za dużo pytań, które potem nas, że tak powiem, sami sobie dodajemy po prostu kłopotu gdzieś tam w głowie, nie? Wiesz, zadając sobie pytania, czy mówiąc sobie o tym, że na przykład, nie, mój przeciwnik ma dobre to i tamto i co ja zrobię, jak to będzie. Trzeba takie myśli wyrzucić z głowy, przecież robię to, co lubię, robię to już nie od wczoraj i po prostu układać sobie to w ten sposób, że jeżeli będę mocno przygotowany, to wszystko będzie dobrze. No, nie zawsze tak wychodzi, wiadomo, bo to jest sport. Z tym też się trzeba pogodzić, że taki jest sport po prostu. Raz wygrywa jeden, raz wygrywa drugi. Czasami też to są, wiadomo, czasami szczęście pomoże i tak to tak się kończy, a nie inaczej. Natomiast no, to są kwestie, które myślę, że każdy, kto wchodzi do sportu zawodowego, musi sobie przepracować, bo jeżeli ktoś myśli, że porażka jego nie dotyczy, no to jest w błędzie. Chociaż wiadomo, no są tacy zawodnicy, którzy nigdy nie przegrali, ale to myślę, że na palcach jednej ręki możemy policzyć. Co czujesz, Filip, wchodząc na ring, kiedy od walki dzielą cię ostatnie minuty? Zawsze mam takie przemyślenie, że jak stoję już w tym korytarzu do wejścia, czy wchodzę do klatki, to myślę sobie, kurczę blade, tyle ciężkich treningów, bo to naprawdę to 12 treningów w tygodniu, 11 czasami przez okres 2-3 miesięcy, mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo, no, powiedzmy, poświęcenia nawet no, życia prywatnego, zero kontaktów gdzieś tam ze znajomymi, nie można wyjść, nie można zjeść tego, co się chce. I stojąc w tej no przed klatką, myślę sobie, kurczę, tyle ciężkiej pracy na to 15 minut, które tam będę w klatce, bo tu 15 minut przy tym wszystkim to jest kropla w morzu. Więc staram się tym podbudowywać, że to jest tylko 15 minut, to jest wisienka na torcie, tą cały okres przygotowawczy przepracowałem po to, żeby właśnie w tym momencie wyjść i się pokazać. No i lecę.
Czy masz jakieś sposoby na motywację? Tak jak wcześniej wspomniałeś, przygotowanie to również mnóstwo wyrzeczeń, rygoru, więc czasami następuje chwila zwątpienia. Masz swoje metody, żeby dalej móc w pełni poświęcać się swojej pasji i wbrnąć w tym etapie przygotowawczym? Znaczy jasne, no to są myślę takie przede wszystkim marzenia, które pojawiły się x lat temu i dalej są. To jest też chęć rywalizacji. No, w tym momencie, jeżeli już mówimy o KSW, no to też jest możliwość zarobku, tak? To jest tak, że jeżeli nawet motywacja gdzieś tam spada, to warto jest właśnie, tak jak rozmawialiśmy chyba poza anteną jeszcze, zrobić sobie krótką przerwę. Ja akurat taki okres na przerwę robię sobie w wakacje, zazwyczaj jest to lipiec i po prostu nie wchodzę na salę wtedy, totalnie nie myślę o MMA i po tym miesiącu rozbratu ze sportem wraca mega głód do treningów, do właśnie do walki, do chęci rywalizacji. Więc czasami po prostu dobrze jest sobie zrobić przerwę. A powiedz mi, Filip, jak to wszystko łączysz? Bo też niejednokrotnie słyszałem w twoich wywiadach, że pracujesz ciągle, że studiowałeś. Jak udaje ci się to wszystko połączyć z treningami? Powiem szczerze, że treningi ze studiami było dużo łatwiej połączyć niż teraz treningi z pracą. Studia to, umówmy się, są zajęcia, na których trzeba być na ćwiczeniach, tak? Są zajęcia, tak jak wykłady, na których nie zawsze trzeba być. Ja też to gdzieś tam zawsze udało mi się porozmawiać z profesorami, także jak nie byłem, to gdzieś sobie zaliczałem to w innym terminie, czy przychodziłem na inne grupy. Też wiedzieli, co robię, mówiłem otwarcie, że jestem sportowcem, więc też automatycznie gdzieś ta rozmowa była łatwiejsza, bo byli ciekawi. Także studia, powiedzmy, że były dobrym okresem do tego, żeby sobie trenować i się uczyć. Natomiast teraz jest trochę ciężej, no praca dosyć mocno mnie obciąża, natomiast o tyle dobrze, że pracuję w firmie rodzinnej i jak mam przygotowania do walki, no to mam tutaj akurat wyrozumiałą mamę moją, która jest moim szefem, można powiedzieć, i gdzieś tam zawsze przymyka oko na to, że na przykład no, troszeczkę spada ze mnie obowiązków. Natomiast teraz, tak jak jestem bez przygotowań do walki, no to trenuję raz dziennie. Jestem cały dzień w pracy, czy jeżdżę, czy na spotkania, czy siedzę w biurze, no to tutaj akurat zawsze wypełniam swoje obowiązki w 100%. Powiedz mi, jak treningi odbijają się na twoim życiu prywatnym? Czy masz czas na spotkania z rodziną, przyjaciółmi? No jeżeli to jest okres przygotowań do walki, no to nie. To totalnie cierpi moje życie prywatne na tym. Na szczęście mam wyrozumiałych znajomych, też oczywiście wiedzą, co robię, więc mówię do nich zawsze, że słuchajcie, to jest tylko 2 miesiące, po tym okresie wracam i pójdziemy na imprezę, nie wiem, posiedzimy, pospotykamy się, bo akurat teraz jest taki okres, że nawet jak powiedzmy zrezygnuję z jednego treningu w tygodniu, to nic się nie dzieje, więc znajduję ten czas dla znajomych. Też go bardzo go cenię, bo lubię się spotykać z ludźmi, mam mnóstwo znajomych i fajnie teraz był ten okres wakacyjny, to w ogóle miałem mnóstwo czasu, żeby się pospotykać, gdzieś tam nawet pojechać razem na wakacje. No ale na pewno życie prywatne jest mocno upośledzone przez przygotowania, tak? Dlatego cieszę się, znaczy jak są przygotowania, no to wiadomo, jestem nastawiony mocno na walkę, cieszę się tym wszystkim, ale jak jest po walce, to też jest fajny okres, bo po prostu można oddychnąć, można odpocząć, ale same treningi myślę, że wpływają mocno pozytywnie na życie, dlatego że po prostu sportowcy są obowiązkowi, dlatego że właśnie musimy trzymać dietę, musimy się motywować do tego, żeby trenować. Bardzo często przychodzą momenty, kiedy jest po prostu trudno, kiedy jesteśmy przemęczeni, kiedy jesteśmy obolali, a tak czy siak trzeba iść po prostu na trening, trzeba go zrobić. Więc myślę, że to kształtuje charakter i potem w życiu jest łatwiej, na przykład w pracy być obowiązkowym, pilnować się wszystkich rzeczy. Także są pozytywne strony tego wszystkiego. Jak wygląda taki typowy dzień, w którym przygotowujesz się już pod walkę? Ile masz wtedy treningów w tygodniu? Ile danego dnia? Mam 2 treningi dziennie.
od poniedziałku do soboty. Czasami jest to jeden trening dziennie, czyli znaczy jeden trening mniej, czyli nie 12 w tygodniu, a 11, tak? Przykładowo, no, w poniedziałek wstawałem o 6, jechałem na 8 na pierwszy trening, trenowałem do 10, później do pracy i o 18 drugi trening. No i tak od poniedziałku do soboty. No wiadomo, w sobotę bez pracy, ale też dwa treningi. A jeśli chodzi o czas pomiędzy treningami, to starasz się je wykorzystać na regenerację, czy przez nadmiar obowiązków, tylko tak naprawdę sen daje ci tą regenerację? Masz jakieś w ogóle sposoby, żeby zwiększyć ją? Znaczy, przede wszystkim jest to jedzenie, które mocno mnie regeneruje, bo jeżeli jest dosyć duża podaż kaloryczna, to naprawdę organizm nie odczuwa aż takiego dużego zmęczenia, no jak po prostu jadłem kiedyś mniej, jak nie miałem dietetyka i nie potrafiłem dobrze zbijać tej wagi, to dochodziło to do takich bardzo niskich podaży kalorycznych, tam w granicach 1000-1200 kalorii przy dwóch treningach dziennie. No, a w tym momencie, jak miałem przygotowania, jadłem po 3,5 tysiąca kalorii. No, to jest naprawdę dużo i do tego jeszcze chudłem, tak? Bo to wiadomo, że to było tak ustawione, żeby gdzieś tam tracić coraz kilogramy. To więc jedzenie po pierwsze, a po drugie, jak wracałem do domu o 21:30, 22:00, to tylko myłem naczynia, moja żona robiła mi jedzenie, więc nie musiałem stać nad garkami. I kładłem się spać, wstawałem o 6 rano po prostu, jak najdłuższy sen. I tak w kółko. A w ciągu dnia no, nie było czasu na odpoczynek, natomiast jak nie miałem akurat żadnych spotkań, no to siedziałem w biurze, więc można też powiedzieć, że odpoczywałem, no bo siedząc przy biurku można się zrelaksować, mimo tego, że się siedzi na komputerze i trzeba myśleć, to się nie chodzi, nie ma tej pracy fizycznej, tak, nie ma takiej aktywnej, więc powiedzmy, że odpoczywałem w trakcie pracy. Jak zmieni się stosunek społeczeństwa do sztuk walki na przestrzeni lat? Tak jak wspominałeś, sam byłeś lekko blokowany przez rodzinę. Czy teraz obraz zawodnika jest trochę cieplejszy dla dzieci i ich rodziców? Znaczy, myślę, że wśród społeczeństwa na pewno się zmienił. Wśród mojej rodziny nie zmienił się nadal. Oni nadal uważają, że to jest mordobicie i że robimy sobie krzywdę i że czemu ja to robię i że za żadne skarby by tego no, nie chcieli, żebym to robił, bo no, jednak są to bardzo często gdzieś tam czy kontuzje, czy urazy, które zostają na całe życie, tak? Sam tych kontuzji miałem już ciężko nawet zliczyć, więc gdzieś tam te skutki zawsze są odczuwalne. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, no to zmieniło się tu bardzo dużo. Nawet w ciągu tych ostatnich kilku lat nie dość, że to dużo więcej osób ogląda sporty walki, dużo więcej osób ogląda MMA, jest dużo większa świadomość samego MMA, osób oglądających. To są już ludzie, którzy interesują się, są wyedukowani, są prawdziwymi fanami, a nie tylko przychodzą popatrzeć i jak jest walka w parterze, to buczą, bo nikt tego nie rozumie. No teraz ludzie już się tym interesują, po prostu przychodzą na treningi, chcą spróbować swoich sił. Są po prostu fanami. No, gdzieś to KSW u nas w Polsce zrobiło mega robotę. Ja sam pamiętam, jak Mariusz Podzianowski zaczął startować w MMA, jaki był pierwszy boom. I tych boomów później było kilka. No i dzisiaj widać, jak nawet dzieci chcą trenować MMA, chcą próbować swoich sił. Ostatnio nawet KSW miało swój obóz, na którym było mnóstwo dzieci, takich, no bo dzieci powiedzmy takich 10-11 lat, które już naprawdę potrafią sporo. I to jest fajne, to cieszy, bo jesteśmy przestajemy być odbierani takie osiłki, które właśnie wchodzą, dać sobie po gębach i nic poza tym nie potrafią, tylko trenują to ludzie, którzy mają pracę właśnie czy biurową, czy są jakimiś nawet lekarzami, prawnikami i tak dalej. Po prostu ludzie interesują się tą dyscypliną i to jest fajne. Mi się to, no wiadomo, nam się to podoba. Jeśli już jesteśmy przy takich freakfighterach jak Mariusz Pudzianowski, oczywiście na początku nie można go było nazwać profesjonalnym zawodnikiem, ale zdobył już obecnie dość sporo doświadczenia. Natomiast walki takie jak Akopa Szostaka czy Popka to dobra metoda na rozpowszechnienie sportu sztuk walki? Kurczę, tu właśnie tu jestem taki trochę rozdarty, bo z jednej strony jestem, wiadomo, no tu Mariusz Pudzianowski akurat
powiedzmy, że był, znaczy jest, to nikt mu tego nie zabierze, jest, był, jest mega sportowcem. Ja pamiętam sam, jak oglądałem go z rodzicami o 14 w niedzielę na TVN, jak przewalał kamienie, ciągnął samolot czy ciągnął tira. I na tamten moment to był wielki skok w rozpoznawalności MMA w Polsce. Jak widać, dzisiaj też potrzeba takich osób, no bo chociażby wspomniany Akop czy Popek to są osoby, które są. Akop gdzieś tam był w sporcie, ale sylwetkowym. Popek kiedyś tam walczył, ale głównie znany jest z tego, jak śpiewa. I widać, że nadal właściciele tutaj akurat w Federacji KSW próbują znaleźć nowego widza, nowego odbiorcę. I z jednej strony jest to fajne, bo pozyskujemy nowych kibiców, nowych potencjalnych zawodników, no, czy nawet sponsorzy chętniej wchodzą do współpracy z zawodnikami. No, a z drugiej strony boli nas to jako tych sportowców, którzy przelewają litry potów i krwi od młodzieńczych lat na salach, a nigdy w życiu czy nie zawalczą dla Federacji KSW, czy nie dostaną takich pieniędzy, no ale z drugiej strony jest to zrozumiałe. No, ktoś przychodzi, pociąga za sobą tłumy, no to automatycznie za to zarabia pieniądze, tak? Więc ja jestem taki pośrodku, można powiedzieć. Tak, tak, tak. Dobrze, że się rozwija nasza dyscyplina, no ale jest to po prostu kosztem tego, że ktoś zabiera miejsce młodym, utalentowanym zawodnikom. A o innych federacjach, jak MMA, jakie masz zdanie? Znaczy wiem, co to jest, widziałem, znaczy nigdy gali całej nie oglądałem, natomiast no, znam też osoby, które czy tam nawet pracują, czy współpracują z zawodnikami. I to jest, znaczy dobrze się znalazło miejsce, gdzie mogą się bić właśnie takie friki, bo gorsze by było to, gdyby zaczęli zatrudniać do takich typowo sportowych organizacji. Więc znowu, myślę, że to jest, Fame MMA to jest odpowiedź na dzisiejsze czasy, na dzisiejszą młodzież. Dzisiaj ludzie żyją w internecie, żyją tak internetem i to jest idealna odpowiedź na to, czego rynek potrzebuje. Ale czy to jest dobre? Znaczy, dobre jest, dopóki powiedzmy dzieci nie będą się z tymi osobami utożsamiały jako sportowcami, a niestety takie głosy gdzieś są, bo nawet mamy przed naszą grupą tą zawodniczą w grapplingu grupę dzieci i raz byłem świadkiem rozmowy ich w szatni, gdzie wymieniali właśnie nazwiska tych zawodników swojej MMA jako swoich idoli i to mnie troszeczkę gdzieś tam bolało, że oni myślą, że to są prawdziwi zawodnicy po prostu, tak? Możliwe, że to gdzieś sobie jeszcze z wiekiem mogą wyprostować. Wiadomo, ale no, jak, jeżeli mają się bić takie frikowe osoby, to dobrze, że to jest specjalnie dla nich przygotowana arena pod to. Bo jeżeli ktoś chce, to ogląda, jeżeli nie chce, nie ogląda, tak? Jakie są kolejne twoje cele? Gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat? O kurczę, ciężkie pytanie. No na pewno za kilkanaście lat to nie będę walczył, bo nie pozwoli mi na to zdrowie, ale myślę, że cały czas w sporcie pozostanę. To jest taka część mojego życia, bez której ja nie jestem w stanie funkcjonować. Po prostu jestem takim psycholem sportowym, można powiedzieć. Zawsze muszę coś robić, po prostu bym się zanudził. Ale na pewno chciałbym być gdzieś, jeżeli nie walczył, to chciałbym być blisko tego sportu w jakiejkolwiek formie, czy to trenerskiej, czy nawet jakieś, myślałem kiedyś o tym, czy by nie w przyszłości, jak skończę karierę, nie zacząć sędziować, czy gdzieś, no, być blisko po prostu, tak, bo oprócz tego, że walczę, no to jestem też wielkim fanem tego sportu, no oglądam wszystkie gale UFC, śledzę tych zawodników, sam gdzieś się na nich gdzieś tam wzoruję, podglądam, więc no chciałbym być po prostu blisko tego. Przypuszczam, że w ogóle ciężko byłoby się odciąć od pasji, którą jest sport i oderwać się od tych kilkunastu lat, gdzie się poświęciło całe życie tak naprawdę temu. Teraz mam do ciebie takie dość, myślę, trudne pytanie. Powiedz mi, Filip, jak radzisz sobie z porażką? No, nie jest to łatwa sprawa. Trzeba sobie powiedzieć, że to, no, to jest to o tyle przykre, że wiedząc, ile się włożyło wysiłku w całe przygotowania, no, w
cały ten cykl, ten okres przygotowawczy i coś poszło nie tak, to po prostu jest zwykle, no najnormalniej w świecie przykro, tak, że nie poszło. Niejednokrotnie, znaczy okej, jeszcze kiedy jest to walka taka, że zawodnik nas mega zdominował, no to mogę powiedzieć, że nie miałem nawet możliwości wygrać, no bo był lepszy, tak, był, zdominował mnie, ale najbardziej bolą porażki przez głupie błędy, a miałem takich dwie. Pierwsza moja przegrana to był głupi błąd, gdzie popełniłem błąd w parterze, całkowicie źle poszedłem, źle wychodziłem z pozycji, przez co oddałem plecy, no i zdusił mnie mój rywal. Natomiast ostatnio nie zauważyłem kopnięcia, ale to też mógł moja głupota, bo miałem plan na drugą rundę, żeby zacząć od drugiej rundy już męczyć zapaśniczo mojego przeciwnika i troszeczkę się z tym wstrzymałem, no i skończyło się niestety przez KO. Także taki jest żal, natomiast radzę sobie z tym tak, że po prostu to nie jest koniec świata i wiem, że jak się zepnę i przygotuję się ponownie, wyciągnę wnioski z porażki, bo to jest lekcja, to będzie lepiej następnym razem. A starasz się porażki bardziej tak zanalizować i później odrzucić? Czy pojawiają się już dalej na twojej drodze wspomnienia odnośnie tych porażek przed następnymi wyzwaniami? To znaczy, staram się, znaczy odrzucam, wiadomo, staram się o tym zapomnieć, bo to co było, to już nie wróci, historia została zapisana. Natomiast wiadomo, że pojawiają się momenty presji, kiedy na przykład są to tak jak teraz dwie porażki z rzędu. To jest presja tego, że tym razem musi być dobrze, żeby na przykład utrzymać kontrakt, tak? Więc jest to obciążenie, oczywiście, natomiast niedobrze jest, kiedy to obciążenie pozostaje do samej walki, no bo to mocno spina i to może po prostu przyblokować. Bo na treningu wychodzi nam mnóstwo rzeczy, niejednokrotnie, no chociażby nawet kondycja jest lepsza, bo w samej walce dochodzi stres, który blokuje delikatnie i jeżeli jeszcze myślimy o tym, że jest jakaś dodatkowa presja narzucona z tego, że bo ostatni raz mi się nie udało, no to jest niedobrze. Z tym sobie trzeba wcześniej poradzić, odrzucić myśli i wejść tak jakby z czystą kartą do walki. Filip, po jakim czasie w ogóle zacząłeś zarabiać na swoich walkach? Ile ich musiało się odbyć? Znaczy pierwsze pieniądze dostałem już od pierwszej walki, ale było to chyba 300 zł z tego co pamiętam, także wystarczyło na paliwo z dwie strony, bo jechałem aż z Krakowa do Szczytna, to przez całą Polskę. I długo powiedzmy walczyłem za takie przysłowiowe śrubki, ale cały czas miałem z tyłu głowy to, że jak będę walczył i będę się pokazywał z dobrej strony, to kiedyś te pieniądze przyjdą. Dzisiaj to też nie są pieniądze, z których mogę żyć, no dlatego pracuję dodatkowo, tak, nie mam też sponsorów, którzy mogliby mi umożliwić tylko i wyłącznie trenowanie, natomiast no wiadomo, są to już pieniądze lepsze. Ale no nie są to pieniądze, które pozwalają mi na życie z walk. A jak kosztowne jest takie przygotowanie do walki? Bo musimy sobie wziąć pod uwagę całą dietę, suplementację, inne dodatki. No, suplementy, no to akurat jest najmniejszy problem, bo zazwyczaj do takich zawodników odzywają się firmy odżywkowe, które nam to sponsorują. Natomiast przygotowania, no to są różnego rodzaju wyjazdy, tak jak powiedziałeś, dieta, czyli no jedzenie, co jeszcze, no czasami sprzęt, ale to też nie w kółko. No to jest kwestia jest 3-4 tysięcy złotych miesięcznie, tak żeby się porządnie przygotować do pojedynku. To jest, mówię, taki minimum, tak? Mogą to być oczywiście większe pieniądze, jeżeli będzie tych wyjazdów więcej, bo no chociażby wyjazd do Stanów to jest, czy do Tajlandii, tak jak byłem raz miesiąc w Tajlandii, no to jest koszt rzędu 80 tysięcy za miesiąc. Także powiedzmy, kto ile ma, tyle można władować. Polecasz tego typu obozy w Tajlandii? Oczywiście, polecam wszystkim,
wyjazd, jeżeli ma ktoś możliwość korzystać, to oczywiście, że tak. Czy to Tajlandia, czy to Stany, czy to nawet Polska, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to warto to robić, bo to jest wiedza innych ludzi. Tego się nie da tak o zastąpić czymkolwiek. Tego się nie da kupić. Trzeba po prostu pojechać, porozmawiać z kimś, pouczyć się, zobaczyć inne podejście, bo to też wiadomo, z innej strony świata ludzie mają inne podejście. No w Tajlandii w ogóle spotkałem się z czymś dziwnym. Oni są 100 lat za Murzynami, jak to mówię, jeżeli chodzi o system treningowy. Tam przed sparingami robiliśmy po prostu siłownię na przykład. Co jest troszeczkę takie abstrakcyjne, bo no, siłownia dosyć mocno spina wszystkie mięśnie, no tak. a w sparingu warto byłoby być rozluźnionym, żeby zawada boksować czy walczyć tam w Muay Thai. A oni kazali nam, nie wiem, zrobić 100 razy, pociągnąć się na drążku, ileś tam serii na klatkę, ileś serii na biceps, przysiadów i potem na sparing. Także wesoło, ale na pewno warto spróbować, warto pojechać, zobaczyć, no przy okazji zwiedzić świat. Także no, przyjemne, spożyteczne. Jesteś, Filip, również autorem książki Dusza Wojownika. Czy mógłbyś coś nam o niej więcej powiedzieć? To jest twoja biografia? Jasne, znaczy to jest powiedzmy nie książka napisana przeze mnie, tylko to jest taki wywiad rzeka przy... I sytuacja narodziła się dzięki wydawnictwu Space, które zgłosiło się do mnie i chcieli napisać, znaczy chcieli, żebym ja napisał książkę dla młodych osób, jako młody zawodnik, który gdzieś tam jest, powiedzmy, lubiany przez kibiców, w celu dotarcia do młodych osób, w celu zmotywowania ich, pokazania swojej historii, że jak się chce, to naprawdę można. I przyjechała do mnie pani, która po prostu rozmawiała ze mną bardzo długo, odpowiadałem na różnego rodzaju pytania i na podstawie tego powstała książka. No, dzisiaj książka jest dostępna w internecie, nie ma akurat możliwości kupić jej nigdzie stacjonarnie, natomiast w internecie jest dostępna od ręki. Jest tam przedstawiona moja historia, dokładnie, od początku, jak to się zaczęło, trochę tak jak dzisiaj rozmawiamy o tym, też jest, wiadomo, jest też dużo więcej takich różnych smaczków, no bo ten czas na rozmowę był dużo dłuższy i na początku pomyślałem sobie, kurczę, co ja mogę powiedzieć jako 28-latek, przecież tak naprawdę jeszcze kariera przede mną, jeszcze nic wielkiego nie zdobyłem, ale właśnie ten szef wydawnictwa powiedział mi, że to nie o to chodzi, bo nie o to chodzi, że ja muszę być wielkim mistrzem, ponieważ ludzie czasami potrzebują takiej osoby pomiędzy, która będzie dla nich bardziej przystępna. Taki zwykły chłopak, który właśnie skończył studia, teraz pracuje, trenuje, walczy, może być po prostu, bo ktoś się może do mnie porównać dużo łatwiej niż na przykład do Janny Jędrzejczyk, która jest mistrzynią, tak, świata, była mistrzynią świata w UFC, mieszka w Stanach, zarabia bardzo duże pieniądze. Ona fajnie motywuje ludzi, ale niekiedy jest to zbyt odległa postać. Ktoś może sobie pomyśleć, że no to jest nierealne, ja tak nie dam rady. A takimi małymi kroczkami, jak właśnie, powiedzmy, moja droga, jakby się chciał, powiedzmy, na podstawie mojej historii zainspirować, spróbować swoich sił, to jak najbardziej może. Tutaj ma po prostu historię prostego chłopaka, który uwierzył kiedyś, że może walczyć zawodowo, no i tak się stało. Dokładnie, dużo bardziej się też, myślę, można utożsamić z taką postacią. Dokładnie, dokładnie. Czym się na co dzień inspirujesz? Czy to są jakieś książki, znane osoby? To znaczy, czytałem dużo książek motywacyjnych. Jedną z takich książek jest książka Dawida Piątkowskiego, Zostań legendą sportu. Obsesja doskonałości, Zostań legendą sportu, dokładnie, tak się to nazywa. Bardzo fajna książka, która na przykładzie, on akurat był trenerem tenisa i dużo, bardzo ma takich zmianek a propos tenisa, ale
tenisa ziemnego, ale właśnie można to sobie przełożyć na swoje życie, tak? Czy to życie sportowca, czy to życie po prostu jakiegoś biznesmena, czy osoby, która gdzieś pracuje na etacie. Po prostu przedstawia bardzo fajnie mechanizmy myślenia, które później pomagają w codziennym życiu. I takich książek czytam najwięcej. Czytam biografie ludzi, którzy mnie interesują. Na przykład Mike'a Tysona. No jest to człowiek, który powiedzmy wyszedł z bardzo ciężkiej sytuacji, doszedł na sam szczyt. Jak się skończyło, też wszyscy wiemy. Natomiast no, jest to na pewno postać, która zapisała się w historii boksu i byłem ciekawy, jak to wszystko wyglądało od środka. Dzięki wielkie, Filip, za udział w podcaście. Oczywiście wszystkie odnośniki do social mediów Filipa znajdziecie w opisie. Powiedz mi jeszcze, Filip, czy jest możliwość treningów MMA 1-1 na terenie Krakowa z tobą w roli trenera? Ja sam treningów nie prowadzę z racji po prostu braku czasu, tak? Bo pracuję na co dzień plus jeszcze moje treningi, natomiast zachęcam wszystkich do udziału w zajęciach, czy to z MMA, czy boksu, czy kickboxingu, czy brazylijskiego jiu-jitsu u nas w klubie w grapplingu Kraków. Oczywiście tam w klubie też mnie można spotkać, więc jeżeli macie ochotę, wpadajcie, zawsze porozmawiam chętnie, przybiję piątkę, zrobimy sobie zdjęcie. No a przy okazji wpadajcie na treningi. Tak jak mówię, no tutaj zawsze zachęcam ludzi do tego, żeby próbować swoich sił w sportach walki, bo oprócz tego, że jest to mega dobry sposób na to, żeby zrzucić zbędne kilogramy, to jeszcze fajnie buduje nasz charakter. Dzięki raz jeszcze, cześć. Dziękuję bardzo, dziękuję.